poniedziałek 5 października w siedzibie spółdzielni mieszkaniowej w Bielawie odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Członkowie spółdzielni mieszkaniowej podczas zebrania grup członkowskich zaproponowali i wybrali swoich nowych przedstawicieli. Czas pandemii, musieliśmy pewne reżimy zachować. Po pierwsze, o 3 miesiące przesunęły się te częściowalne zebrania, zamiast w czerwcu odbyły się we wrześniu. Musieliśmy zachować reżim sanitarny, czyli spryskiwanie rąk, maseczki w czasie zebrania, odległości między osobami uczestniczącymi w zebraniach. No, trzeba przyznać, że wszystko to udało nam się zachować. Baliśmy jeszcze jednego, że będzie bardzo mała frekwencja, zwłaszcza ludzie starsi mogą się bać, mają prawo się bać, przychodzić na tego typu zebrania, a była ta frekwencja nawet większa niż 3 lata temu. Było tych zebrań aż 11, ponieważ w tym roku były wybory Rady Nadzorczej, a więc 11 członków Rady Nadzorczej wybieranych jest na poszczególnych częściach walnego, a więc odbyło się 11 zebrań. Jestem bardzo zadowolony z tego, że te zebrania były bardzo konstruktywne i odbyły się w miarę szybko. Na pewno tutaj jest efektem tego, jest, że przesłaliśmy do każdego mieszkania sprawozdanie zarządu, rady nadzorczej, list pulsacyjny, także były tylko pytania, głosowania, więc zebranie trwało 45 minut do godziny góra, mimo że były wybory. Też jestem wdzięczny wszystkim, którzy przybyli na te zebrania, że jednomyślnie zatwierdzili sprawozdanie zarządu, rady, sprawozdanie finansowe, no i udzielili absolutorium poszczególnym członkom zarządu. Uznajemy to, że to jest akceptacja naszych działań gospodarczych, finansowych, naszych efektów ekonomicznych. Także jestem bardzo wdzięczny za taką ocenę i to nas mobilizuje do jeszcze jakby lepszej pracy. Na 11 członków Rady tylko 4 mogło kandydować z powrotem. W tej chwili jest 7 nowych członków Rady i 4, którzy byli w poprzedniej kadencji. Co mnie bardzo cieszy, że wśród tych 11 członków Rady, aż 9 to są gospodarze klatek, czyli to jest naturalny przepływ takiej demokracji od gospodarzy klatek do Rady Nadzorczej. I tutaj jest to bardzo ważne. Jest to taka akceptacja tej pracy tych gospodarzy klatek. Dzisiaj wybór przewodniczącego. No, dzisiaj wybór jest przewodniczącego Rady, zastępcy sekretarza i przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Komisji RGZM-u, czyli Gospodarki Zasobami Mieszkaniowej. No, sam jestem ciekaw, jak ten wybór się odbędzie. Jest tu kilka osób, którzy mają doświadczenie w pracy Rady Nadzorczej i spokojnie mogą poprowadzić pracę Rady Nadzorczej czy poszczególnych komisji. Zna pan chyba tych członków Rady Nadzorczej, tych nowych. Jest pan chyba przekonany, że ta praca będzie konstruktywna? Tak, znam ich, ponieważ byli gospodarzami klatek i z nimi współpracowaliśmy już. Także to są na pewno osoby obeznane w sprawach spółdzielczych, bardzo zaangażowane w działalność w spółdzielni i myślę, że podobnie będzie również na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Przewodniczącą Rady Nadzorczej została Halina Frize, zastępcą przewodniczącego Rady Nadzorczej Bernard Kocerka. Sekretarzem Rady mianowano Remigiusza Zemirka. Przewodniczącą Komisji Rewizyjno-Finansowej została Alfreda Wołoszyn, a przewodniczącym Komisji do Spraw Rozwoju i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Ryszard Milejski.